Kontynuujemy grę Quake 4, etap 14, rejon budowy. Tutaj wsiądziemy ze sterami mecha. Tak jak w etapie akwedukty i przybudowa akweduktów, też byliśmy ze sterami pojazdu. A to był czołg, a teraz mamy mecha. To jest bardzo fajny etap. Też taki sam styl jak akwedukty i przybudowa akwedukty. Też w takim samym stylu będzie ten etap. Kozakiem wsiądziemy do mecha, to sobie zbierzemy apteczki, pancerz i amunicję. Do Herbarbastera mamy granatnik. No. Tu jeszcze coś leży. Machine gun, czyli karabin lekki. Dobra, to wsiadamy. O, jeszcze shotgun. Też tego przeładujemy. I jedziemy. Mamy rakiety. Mamy szybsze strzelanie rakietami. Widzicie? Oczywiście to się wszystko automatycznie przeładowywuje i nie mamy te nielimitowanej liczby pocisków. Już do mnie już ktoś strzela. Jakiś strop. Tarczy już nie ma. Musimy poczekać, aż się tarczy zregenerują. Dużo szybciej się ładuję jak w czołgu. Kilka razy szybciej. Już nam zjebali. Nam armor teraz spada. Poszedł z tyłu. Patrz jak kurwa unika ciosów z kurwy. Nareszcie. Nie muszę przestawać, to się samo regeneruje, tylko żeby mnie nikt nie atakował. Tu musimy teraz iść w dół. Chujowe są te pociski. Czołg to miał już natychmiastowe trafienie, a tu kurwa dolatuje do celu. Dobra, przełączymy sobie na karabin. Run you! Gięcie, kurwy i pierdolone. To zemsta za to, żeście zabili moją drużynę. Gięć, skurwielu. Tank nie jest dla mnie groźny. Karabiny mogą wypalić. To jest oczywiście mech Marines, nie Strogów. Nie macie ze mną szans, nawet najmniejszych.
O kuciu! Wypierdalać. Same działka, co z góry spadają. Tylko tarcze mi bardzo szybko spadają. Nie wiem dlaczego tak szybko. Ale za to się szybko ładują. Gdzie żeś się kurwa schował? Wypierdalać. Tarcze są bardzo słabe, nie wiem dlaczego. W czołgu były mocniejsze. Ale za to powoli się ładowały. Tu zaraz chyba skurwysyny były. Kunio! Nawet tacy osłupni kurde strogowie mi potrafią zgnoić tarcze do mocy. Pancerz mam mocny. Nie spada mi tak szybko. I kurio! Samolot zniszczył. Ciebie też, kurwa. Lepszy tutaj jest karabin niż te pociski rakietowe. A nic nie mógł mi zrobić. Tak go przyblokowałem, że nie był w stanie wystrzelić rakiety. Tutaj te pająki też spotkamy, te ogromne. Specjalnie, żeś się tak podleciał wysoko, żebym nie mógł cię trafić. Pierdalaj. Nie mam dla was litości. Armor to jakby zdrowie dla tego mecha, a shields to są armor. Dziwne. Czyli pancerz. O! Taki by mi się kurwa przydał karabin. Normalny, jako konwencjonalną broń, a nie przy mechu. Sam bym taką broń ponosił. Żadna inna broń nie byłoby mi potrzebna.
Łakuciu! Zasięgu nie ma, czy co? Zasięgu nie miał. Locker squad Bison, you are directed to take up a defensive position in your current location. Rakiety do mnie strzelić. Z drugiej strony przeciwnik. I copy that, Bison, but you're covering the retreat of four infantry squads. Tu chyba będą pająki. Poznaję to miejsce. Od razu na rakietę się przełączę. Zaraz wyjdzie. Już wysłał do mnie rakietę. Nie mogę się cofnąć. Mam przynieść ten punkt atakować, gdzie mamy zaznaczony. To jest jego czuły punkt. O cholera, zginąłem. Ale tu na szczęście mam quick save'a. Czołgiem było lepiej. Chowamy się tutaj. Tak, tylko to ciągle mnie trafia i ja nie mogę zregenerować się. Możemy już stąd wyjść. Chyba tam go podprowadzę. Tak szybko od razu teraz nie wyjdę.
Tylko jeszcze chcę sobie tu zobaczyć. Może coś tu znajdę ciekawego. Ale pewnie nie ma nic tutaj. Nie, nie ma nic tutaj. To jakiś pojazd stoi. Jakiś transporter. No, tu już się kończy etap 14, rejon budowy.